3 października wspominamy świętego Chrodeganga z Mecu, biskupa. Chrodegang urodził się w 712 roku w Hesbaye na terenie dzisiejszej Holandii. Pochodził ze szlacheckiej frankijskiej rodziny, jego matka Landrada spokrewniona była z rodem Robertianów. Jego brat Gunderland był duchownym, a później opatem jednego z podległych Chrodegangowi klasztorów. Chrodegang spędził młode lata w opactwie benedyktyńskim, gdzie przesiąkł ideałami życia wspólnego. Później, jako szlachcic, trafił na dalsze wychowanie na dwór Karola Młota, władcy państwa Franków. Został jego prywatnym sekretarzem, później ministrem, a w roku 737 premierem. Mimo zaszczytnych funkcji prowadził życie pobożne i ascetyczne. Nosił włosiennicę, pościł, a wielu ubogich żyło wyłącznie dzięki jego jałmużnie. W roku 742 Chrodeganga mianowano biskupem Mecu. W tym czasie sprawował jeszcze funkcje publiczne. Nie przestał ich sprawować na wyraźne życzenie następcy Karola Młota, Pepina Krótkiego, który tak bardzo cenił sobie jego rady, że obiecał zapobiec wyświęceniu Chrodeganga na biskupa, jeśli ten zrezygnuje z funkcji premiera. W roku 748 Chrodegang ufundował opactwo Gorce w pobliżu Mecu. W 753 roku został wysłany do papieża Stefana II, żeby zapewnić go o przychylności władców frankońskich. Miało to ważne znaczenie w kontekście sporu Frankonów z Longobardami. Po wygnaniu papieża z Ravenny przez Longobardów, Chrodegang towarzyszył mu w przeprawie przez góry aż do Pontier, gdzie życzliwie przywitali go władcy Franków. Między rokiem 754 a 755 po śmierci świętego Bonifacego papież mianował Chrodeganga arcybiskupem. Chrodegang pełnił także funkcję legata papieskiego na Królestwo Frankońskie. Chrodegang najbardziej znany jest z nadania kanonikom swojego kościoła katedralnego reguły życia wspólnego, reguła canonicorum. Później nazywano ją także regułą Chrodeganga. Jej opublikowanie było odpowiedzią na głęboki kryzys moralny duchowieństwa VIII wieku. Składała się ona z prologu i 34 rozdziałów, inspirowanych w większości regułą benedyktyńską i kanonami laterańskimi z wykorzystaniem Biblii, tekstów patrystycznych i kanonów soborowych. Wywarła ona wielki wpływ na rozwój życia kanonicznego, głównie poprzez to, że zainspirowała życie wspólnotowe wśród duchowieństwa diecezjalnego, a także zachęcała duchowieństwo do solidnej edukacji. Szczególną popularność zyskała w monastycyzmie irlandzkim. Jej kontynuacją była bardzo rozpowszechniona akwizgrańska reguła kanoników, ogłoszona w roku 816. Chrodegang jako biskup bardzo dbał o rozbudowę opactw pod swoją jurysdykcją i sprowadzanie relikwii świętych do podległych mu kościołów. W swojej diecezji wprowadził do liturgii ryt rzymski i śpiew gregoriański. Rozpropagowaniu tego ostatniego miało służyć też założenie słynnej szkoły śpiewu w Mecu. Stamtąd rytuał i śpiew rzymski rozprzestrzeniły się na całą Europę. Chrodegang zasłynął także jako kontynuator myśli świętego Benedykta i propagator życia wspólnego wśród duchowieństwa. Tradycja podaje, że był mężczyzną przystojnym, uprzejmym, troskliwie opiekującym się najuboższymi. Wykazywał duże zdolności językowe. Odegrał dużą rolę w życiu politycznym swojego kraju. Zmarł 6 marca 766 roku. Został pochowany w opactwie w Gorce, gdzie według legendy kochany był bardziej i goręcej niż gdziekolwiek indziej. Historię jego życia opisał Paweł Diakon w Dziejach biskupów Mecu. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obchodzimy wspomnienie świętego Chrodeganga biskupa, który słowem i przykładem przyczyniał się do dobra wiernych, spraw, abyśmy doznawali skutków Jego wstawiennictwa. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.